Za mało zarabiasz? Oszczędności nie dają Ci takiej stopy zwrotu, jakiej oczekujesz? W dzisiejszym odcinku naszego programu porozmawiamy o alternatywnych sposobach pozyskiwania i lokowania kapitału. Zapraszam. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań na rzecz odkładania lokowania kapitału pod kątem przyszłej emerytury to proces żmudny, długotrwały i dla nas bardzo ciężki. Postanowiliśmy w dzisiejszym odcinku naszego programu poszukać innych, niekonwencjonalnych, alternatywnych rozwiązań zarówno pozyskiwania kapitału, jak i późniejszego go lokowania pod kątem przyszłej emerytury. Czy są one zyskowne, bezpieczne, czy są opłacalne? No to już pozostawiamy Państwa ocenie, warto na pewno, jednak szczegółowo przynajmniej niektórym z nich się przyjrzeć. Niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania kapitału. Wielu z nas narzeka, że za mało zarabiamy, że nie potrafimy pieniędzy oszczędzać. No jeśli rzeczywiście kwestia dotyczy nas samych, możemy wybiec nieco w przyszłość i spróbować pozyskać kapitał w nieco inny, mniej konwencjonalny sposób. Pierwszym z nich jest niewątpliwie wygrana w totolotka. No, sprawa bardzo głośna, medialna, rzeczywiście można przy bardzo dużej odrobinie szczęścia przytulić za jednym razem 2 miliony złotych, które pozwolą nam odpowiednio lokowane, pozwolą nam zabezpieczyć emerytalną przyszłość. Pytanie tylko, jaką mamy szansę na wygraną w totolotka. Drugim niekonwencjonalnym sposobem pozyskiwania kapitału z rynku jest bogate wrzenienie się bądź wmężenie, jeśli w ogóle można użyć takiego sformułowania. Kwestia o tyle trudna, że w tym przypadku niewiele sami mamy do powiedzenia, a też konsekwencje takiego procesu są bardzo trudne do przewidzenia. Niekoniecznie możemy też dożyć przecież szczęśliwej emerytury. Zawsze możemy próbować liczyć na spadek. Może mamy bogatego wujka w RFN-ie albo za oceanem, no w tym przypadku polecamy dogłębnej analizie rodzinne drzewo genealogiczne i sprawdzenie, czy rzeczywiście nie ma tam jakiejś szansy na całkiem pokaźny spadek. No i wśród niekonwencjonalnych rozwiązań pozyskiwania kapitału z rynku jest jeszcze jedna chyba najbardziej kontrowersyjna – pozyskanie mienia albo przejęcie mienia, co potocznie nazywamy kradzieżą. W tym przypadku jednak ryzyko samego procesu, jak i ryzyko inwestycyjne jest bardzo duże, no a konsekwencje nie są wcale tak trudne do przewidzenia. Oczywiście ten ostatni przypadek raczej odradzamy. My oczywiście pozostajemy przy bardziej tradycyjnych metodach i rekomendujemy te, które wiemy, że się sprawdzą. Chodzi oczywiście o regularne oszczędzanie i inwestowanie kapitału pod kątem przyszłej emerytury, czyli zbieranie mniejszych sum w długim terminie, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że za 20-30 lat uzbieramy określoną kwotę, która pozwoli nam godnie żyć na przyszłej emeryturze. No dobrze, a jeśli chodzi o niekonwencjonalne sposoby lokowania kapitału, czy jest tutaj jakieś pole do popisu? No oczywiście, że jest. Pierwszym z nich, paradoksalnie bardzo często przez wielu Polaków stosowanym, jest odkładanie pieniędzy pod dywan. Czy to rozwiązanie ryzykowne? No oczywiście, że tak. Sam dywan narażony jest na wiele zagrożeń, zarówno w obrębie własnego domu, jak i zagrożeń zewnętrznych. Możemy sami go zalać, zapominając o tym, że pod nim zgromadziliśmy całkiem pokaźną kwotę pieniędzy. Może on paść łupem złodziei, a trudno sobie wyobrazić sytuację, w której złodzieje kradnący dywan nie zauważą zdeponowanym pod nim gotówki. Może paść też cały dom ofiarą, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, jakiejś katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi. Tak więc, mimo że wielu Polaków wciąż odkłada pieniądze pod dywanem, nie do końca rekomendujemy to rozwiązanie z dwóch powodów. Jeśli chodzi o zagrożenia, no i poddajemy pod wątpliwość zyskowność takiego rozwiązania. Kolejnym niekonwencjonalnym, może trochę staromodnym sposobem odkładania pieniędzy jest zakupywanie ich przy domowym dołku, rowie czy ogrodzie. No również zyskowność takiego przedsięwzięcia jest wątpliwa. Jeśli liczymy na deflację, no to może wtedy. A i zagrożenia, na jakie nastawione są nasze oszczędności, są całkiem spore. Możemy zapomnieć, gdzie taki dołek wykopaliśmy. Możemy zapomnieć, w którym miejscu w ogrodzie pieniądze zdeponowaliśmy. Mogą one paść również łupem dobrze wprawionych złodziei. Tak więc znów należy się zastanowić, czy aby jest to na pewno dobre i oczekiwane przez nas rozwiązanie. Wielu z nas zawierza także swoje oszczędności rodzicom, szczególnie ci młodsi. Albo raczej rodzice bardzo często przejmują oszczędności najmłodszych. No w tym przypadku to jest bardzo kiepskie rozwiązanie, ponieważ szanse utraty kapitału sięgają niemal 100%. Wszystkie przedstawione przez nas propozycje, zarówno dotyczące pozyskiwania z rynku kapitału, jak i jego lokowania, traktować należy oczywiście z przymrużeniem oka.
miejmy jednak świadomość, że wielu z nas naprawdę tak robi. W całym procesie chodzi przecież o to, żeby przede wszystkim pieniądze oszczędzać. Każdy z nas jakieś pieniądze zarabia, ale chodzi o to, żeby wykształcić w sobie tę umiejętność, bardzo trudną umiejętność wydzielenia pewnej sumy, którą będziemy odkładać z myślą o przyszłości. Jak to już robić? Jak odkładać pieniądze efektownie? Jak na nich zarabiać? W wielu poprzednich odcinkach naszego programu przypominaliśmy czy przedstawialiśmy różne formy oszczędzania czy inwestowania kapitału, ale polecamy też gorąco śledzenie kolejnych odcinków, w których mówić będziemy choćby o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne czy diamenty, a to są wszystko opcje, które warto przynajmniej rozważyć, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy pod kątem przyszłej emerytury. O inwestowaniu, oszczędzaniu, lokowaniu kapitału przeczytacie w kwartalniku MySaver i na www.mysaver.pl. A już za tydzień porozmawiamy o rynku kapitałowym, o tym, jaka jest jego kondycja w naszym kraju oraz o wyjątkowym wydarzeniu, jakim niewątpliwie będzie 21. edycja konferencji Wall Street.